za chwilę zobaczymy ostatniego przedskoczka Przemysław Dymba. Las Morza brną, las tego zmienia jest Przemysław Dymba. Witam Państwa. Kto tu nie przyjechał, niech żałuje. Szaleństwo, wspaniałe sportowe szaleństwo. A jeszcze nie zaczęły się zakopiańskie zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich, a już zebraliśmy jako gospodarze i organizatorzy multum gratulacji od Waltera Hofera, dyrektora Światowych Skoków, od komentatorów wszystkich stacji. Najpiękniejsza, naturalna skocznia świata, jak powiedział o wielkiej krokwie Andras Goldberger, dziś w pełnej jasności. 1080 luksów nowego oświetlenia. Ogromna inwestycja, ale także nie mniejsza satysfakcja i uznanie. Proszę Państwa, zatem czego brakuje nam wszystkim w Polsce, byśmy dziś mogli być w pełni szczęścia? Krótko, występu na bis Adama Małysza. Swoje 21. zwycięstwo Pucharze Świata odniósł Małysz przed rokiem w Zakopanem w drugim konkursie na dużej krokwi. Pokonał wtedy o 0,6 punktu Svena Hanawalda. Niemiec przegrał także jeszcze mniejszą różnicą, zaledwie 0,4 punktu, pierwszy ubiegłoroczny zakopiański Puchar Świata z Finem Hautamäkim. Jeden punkt, to już Państwo doskonale wiedzą, w skokach to jest nieco ponad pół metra w obu dniach, ale Hanawalt dziś będzie chyba faworytem po znakomitych treningach. Wczoraj skoki na dużej krokwi wyglądały równie pięknie, jak teraz to Państwo widzą. Rozpoczyna pierwszy z pięćdziesiątki, jest to Primož Župan Urch, Słoweniec. Później zobaczymy Kobieliewa, Wasiliewa wcześniej i Kobieliewa. No, czy Adam Małysz jest w stanie wygrać po rocznej przerwie Puchar Świata w końcu i po raz drugi tu właśnie w Zakopanem? Jak zrobili to jego poprzednicy? Pierwsi wygrywali tu w 80 roku, kiedy rozgrywano pierwsze zawody Pucharu Świata. Stanisław Bobak na średniej krokwi i na dużej Piotr Fijas. Proszę Państwa, dziś zobaczymy także byłych zwycięzców 13 zawodów Pucharu Świata w Zakopanem. Wygrywał tu dwukrotnie Primož Peterka, dwukrotnie Martin Schmidt, Andras Goldberger, Jan Ahonen, no i w ubiegłym roku Hautamäki oraz Małysz. Wasiliew wrócił po dyskwalifikacji wczoraj na treningach. W Zakopanem skakał najlepiej ze wszystkich swoich startów Puchara Świata, ale dziś już w serii treningowej było gorzej. Na razie 102,5 metra Słoweńca i 110 metrów Dmitrija Wasiliewa. Chciałbym przypomnieć, że wczoraj na treningu Hanawalt 136 metrów, pół metra zaledwie bliżej od rekordu dużej krokwi Adama Małysza z niedawnych mistrzostw Polski. W tym roku w ogóle, jeśli chodzi o faworytów, ogromna rotacja. Teraz Kobieliew. Aż 8 nazwisk mamy zwycięzców w dotychczasowych 13 zawodach. Adam Małysz był trzykrotnie na podium, no ale wiemy. Dwa razy był drugi w Kuzamo na inaugurację tegorocznego Pucharu Świata. Później 1 stycznia w tym niepowtarzalnym, dramatycznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen. I raz był trzeci 14 grudnia w TTZ Neustadt. Do tej pory przegrywał dwukrotnie ze Słoweńcem Peterką. Primož Peterka na pewno także zaliczany do faworytów, ale nie ma wiatru, nie ma tego spodziewanego, nie tylko halnego, ale w ogóle prawie na skoczni minimalny wiatr i w związku z tym chyba szanse Primoża będą malały. Chcielibyśmy, bo to rozwiązałoby wiele spraw, by w końcu Adam Małysz wygrał. Teraz Martin Mesik, Wasiliew 110, Kobieliew 108, Župan 102,5. No, na razie są to zdecydowanie bliższe skoki. Z 10 jadą na górze bramki. Bał się trochę Walter Hofer podczas serii treningowej puścić zawodników z wyższej wysokości. Wczoraj te skoki były rzeczywiście piękne, odległe. No ale chodzi też o bezpieczeństwo, chociaż dziś warunki do skakania są naprawdę znakomite. 112,5 metra, najdalej Słowak i z notą 98,5 on prowadzi. Kto by nie chciał przeżyć tego, co pamiętamy z zeszłego roku. Teraz Christian Nagiller, pierwszy z Austriaków. Był w drużynie mistrzów świata juniorów w poprzednich latach. Był także indywidualnie medalistą. Uuu, dobry skok. No, nic dziwnego, Austriacy w tym sezonie rewelacyjnie skaczą, do tego te tajemnice kombinezonów, o tym może trochę później, i wspaniałe, chyba wręcz niespodziewane
osiągnięcia ekipy Hannu Lepisto. Ten skok bardzo odległy, 129 metrów. No, jeżeli Nagiller, który wprawdzie, pamiętam, i na turnieju czterech skoczni skakał na treningach bardzo daleko, skoczył 129, no to rekord jest zagrożony, ale może jedna informacja. Długość sędziowska, tak zwana jury, Wajtę wynosi 134 metry i wówczas musiałoby się spotkać jury, by ocenić, co dalej. Dzisiaj piątka sędziów. Finn Kallio, polski znany arbiter Edward Przybyła, Słoweniec Janusz Pester, Niemiec Willi Roek i Japończyk Shoima Chiayaki. Teraz Jure Radel. Noty po 18, 1,18,5, dystans 113,5. No i oczywiście będą wszyscy teraz daleko za Christianem Nagillerem, ale na drugiej pozycji Jure Radel. Jörg Witzefeld, pierwszy z Niemców. Najlepszy zawodników z Oberhofu, no ale nie może na stałe uplasować się w kadrze A. Trenera Reinharda Hessa wczoraj bardzo ciekawy wieczór z tym trenerem w centrum prasowym. Zbieramy zresztą nie tylko za organizację samych zawodów, ale całą tę otulinę sportową gratulacje, między innymi właśnie za znakomite centrum prasowe. Tutaj ogromna praca i rzecznika prasowego Jerzego Zakrzewskiego i naprawdę świetna praca Tomka Zimocha, naszego kolegi z radia. Ale już mamy pierwszego z naszych. Tomasz Pochwała puszcza go na Polonię Steiner i zobaczą Państwo, co się będzie działo. Oby tylko jeszcze i sportowo się dobrze działo, wtedy będzie satysfakcja. Trochę krótki skok. Tomek nie skoczył na treningu. 109 metrów. No i to jest jeden z krótszych. Bliżej skoczyli Kobieliew i Prymosz Żupan Urch, ale Pochwała nie wyprzedził Kobieliewa, miał niskie noty, zresztą to lądowanie było rzeczywiście słabe. Po 16,5 i jest w tej chwili siódmy. Jan Mazur. Czesi potrzyli po sukcesie w ostatnim konkursie w Libercu, ostatnim rozegranym, bowiem następny, niedzielny, zaplanowany został, jak Państwo pamiętają, z powodu wiatru odwołany. No ale trzecie miejsce Jandy. Wprawdzie wszyscy podkreślali piękną postawę polskich kibiców, że pod nieobecność w sensie miejsca Adama Małysza pięknie dopingowali właśnie Czechowi, on skoczył daleko. Mamy już, proszę Państwa, Tomasza Pochwałę i Bartosz Heller. Proszę bardzo. Tomasz Pochwała zmartwiony, bo to 109 metrów, Tomku, raczej nie da Ci awansu do 30. Jakie błędy popełniłeś? Chyba za bardzo trochę do przodu i nie miałem wysokości takiej jak trzeba i przez to nie odleciało dobrze. Jakie warunki dziś, Tomasz, panują na skoczni? Jak się skacze na wielkiej kroki? Skacze się dobrze, warunki nie wiem, chyba są dobre. Tomasz Pochwała, dziękuję bardzo. A teraz, no można powiedzieć, rewelacyjny Jan Juris, Estończyk, zdobywał punkty w Pucharze Kontynentalnym. No i bardzo szybko zdecydowali się trenerzy jego ekipy, by zacząć startować regularnie w Pucharze Świata i już od kilku konkursów widzimy Estończyków. Co ciekawe, kwalifikują się do 50. No ale tam później już jest zdecydowanie słabiej. Niemniej jednak sam fakt, że zdobył 4 punkty Pucharu Świata, został odnotowany przez dziennikarzy. A teraz Robert Mateja. Proszę Państwa, odradza się. Miejmy nadzieję, to jest jego skocznia. Zakopiańczyk tutaj kiedyś pięknie w Pucharze Świata po pierwszej serii był pierwszy i teraz przed linią
120 metrów, a przypomnę na razie Christian Nagiller 129. Tak dobrze skakał wczoraj na treningu. Tutaj spóźnił wyjście z progu i już później były kłopoty. 113 metrów. Łączna nota 101,9 i jest w tej chwili na czwartym miejscu. Nagiller, Ritzerfeld, Radel, Mateja. Dziewiąty Tomasz Pochwała. A teraz pierwszy z Norwegów. Wczoraj na wieczorze dziennikarskim specjalna nagroda środowiska dziennikarskiego. Widzimy wiatr, niestety tylny na całej długości Wielkiej Krokwi. Nie był to dobry skok, a wczoraj, dokończę myśl, środowisko dziennikarskie przyznało nagrodę Mice Kojonkowskiemu. I rzeczywiście przemiła to była historia. Ma pomachać Welcome Zakopane tą rękawicą, gdzie będzie startował Norwegów. Ale w tej chwili kolejny z naszych zawodników już jest obok Bartosza Hellera. Robert Mateja. Robert Mateja 4 metry dalej niż Tomasz Pochwała. Robert, czy jesteś zadowolony ze swojego skoku? No nie do końca, to nie był taki skok, chociażby jak ten próbny. Troszkę tam był błąd na progu. Troszkę spóźniłem odbicie i później odbiło się to na odległości. Robert, czy jesteś pod wrażeniem tej fantastycznej atmosfery, która panuje dziś na Wielkiej Krokwi? Tak, jest wspaniale. Wszyscy widać się świetnie bawią. No i myślę, żeby tak dalej. Oby tak dalej. Robert Mateja, dziękujemy bardzo. Z numerem 13 Igor Medved. Znany Słoweniec. 114,5. Wcześniej Bardal. 116,5. No i Medved będzie na pewno wyżej od Roberta Matei. W tej chwili Robert spada na 6 miejsce. Medved jest 4. Nagiller zdecydowanie prowadzi. 129 metrów. Świetny skok młodego Austriaka. Później Ritzerfeld, Bardal, Medved, Radel, Mateja i Andreas Kittel, Szwajcar. Wracając na chwilę do naszego reprezentanta. Robert w tym słabym niewątpliwie dla siebie sezonie, kiedy nie punktował, tym samym nie zdobywał premii starta Kiwaru Świata. Miał trochę problemy z utrzymaniem rodziny, w związku z tym no, poważny wybór kończyć to skakanie, czy też zacząć zarabiać gdzieś pieniądze. Na szczęście zdecydował się, idzie do służby zawodowej wojskowej i powiedział, to go trochę stabilizuje i ma nadzieję, że teraz zacznie się trochę odwrót z tej złej pasy. Kittel 100 metrów i na razie jest ostatni. I teraz z numerem 15 Michael Neumayer, Niemiec. Zgaden. Wielokrotnie mówiłem, to ulubieniec Hessa ze względu na podejście do treningu, ale na razie nie ma efektów. Chociaż to czasami tak jest, że niektórzy dłużej dochodzą. Myślę, że kiedyś ta praca się może przełoży. Na razie niezły skok. Jeden z lepszych. Nagiller zdecydowanie najdalej, 129, 117 Ritzerfeld i teraz 120 Neumayer, będzie drugi, noty 18, 17,5 i jest o 19,2 punktu za Austriakiem. A za moment drugi z Niemców młodych, Stefan Hocke. Oczywiście tu jest zupełnie inna sytuacja, to jest już złoty medalista w drużynie, chociaż tam startował najsłabiej. Reinhard Hess cały czas trzyma się, wierząc, że się przełamie w zeszłym roku. Już jedna wygrana w Pucharze Świata w zeszłym sezonie. No a ten w tym bardzo słabo. Teraz dobry skok powyżej 120 metrów. Myślę, że powinien być drugi w konkursie po Austriaku Nagillerze. Noty dobre, 122,5 metra i będzie drugi, wyprzedził swojego rodaka Neumayera. Mateja w tej chwili 8, a już zupełnie daleko Tomek Pochwała. A za moment zobaczymy dwóch 18-latków fińskich, którym także nie wiedzie się najlepiej. To mistrz świata juniorów, trener Tomi Nikunen. Przy okazji przepraszam widzów, zmieniałem
jego nazwisko. Przypomnę, prowadził kombinację, doprowadził zawodników do Mistrzostwa Świata, do zwycięstw w Igrzyskach Olimpijskich. Żelazna dyscyplina, ale oprócz tego ogromne talenty, wspaniałe zaplecze, mnóstwo skoczni. To wszystko składa się na to, że dzisiaj mają lidera Pucharu Świata i Jana Hakonen skacze znowu znakomicie. Po sukcesach Hakonena w turnieju czterech skoczni, no, zaczyna trochę wiać. Dziennikarze fińscy starali się trochę dokuczać Kojankowskiemu, twierdząc, że jak odszedł, to Hakonen zaczął skakać, ale to nie ma nic wspólnego. W każdym razie później riposta chyba Kojankowskiego też była szybka, zwycięstwa Austriaków, zwłaszcza tego młodego Morgensterna. Teraz widzimy szatnię Martina Schmidta. Schmidt dwa razy to wygrywał, lubi Zakopane. No, on powiedział rzecz niezwykłą. Wczoraj na kwalifikacjach było 20 tysięcy widzów i Martin, który był razem z Hessem w biurze prasowym, dodał ciekawą uwagę: powinniście to zgłosić do Księgi Guinnessa, to fantastyczne, nie przypominam sobie, by w swojej karierze widział 15 tysięcy, 20 to jest absolutne wydarzenie. Na progu niedobry, w środku buli sprzyjający, w dole trochę, jak widzimy, dający jeszcze szansę, żeby gdzieś pociągnąć, ale tam przytłacza na progu, chociaż ten skok Jana Hakonena dobry. Także przekroczył granicę 120 metrów, zatem na Giller. Hoke miał 122,5, Hakonen pół metra dalej i będzie drugi. Po 18,5, 18, chociaż noty nie są zachwycające, to lądowanie było nie do końca, jak widzieliśmy, czyste. I przegrywa w tej chwili z Nagilerem o 12,3 punktu. A za moment Akseli Kokkonen. Przy okazji turnieju czterech skoczni przypominaliśmy jego ojca, zwycięzcę. Sprzed lat tych zawodów był jego pierwszym trenerem. Razem z Hakonenem byli Artur Lappin, którego zobaczymy w turnieju Mistrzów Świata Juniorów. Plan i pięknie to wszystko rzeczywiście dzisiaj wygląda. On także przemknął przez granicę 120 metrów. Zmrożona jest na górze ta część najazdu. Nie, 119 metrów i te prędkości na progu po 92 są dobre. Noty 18, 18,5, no, duża rozbieżność, Słoweniec dał 20 na trzecim stanowisku, trochę tymi punktami nabił sobie łączną notę i przeskoczył Neumayera, który miał dłuższy skok o 120 metrów. A teraz Stefan Piper, Piper jest odważny, to było widać, kiedy skakał w warunkach niekorzystnych przy wietrze. Hoke na przykład widzieliśmy w Libercu, boi się. Piper należy właśnie do tych kozaków, którzy nie boją się złych warunków, mocno wietrznych, chociaż właściwie chyba wszyscy powinni trochę się obawiać. 120,5 metra i w tej chwili on jest za Stefanem Hoke. Zatem Nagiler, Hakonen, Hoke, Piper, Kokkonen, Neumayer i dopiero 11. Pierwszy z Polaków, Robert Mateja. Ale my czekamy na występ Marcina Bachledy, którego właśnie widzimy. Diabełek wczoraj skoczył 124,5 metra. W bardzo dobrym stylu. Jego skocznia, jego rodzina. Być może jego dzień, jego godzina. Popatrzmy. Ma charakter, lubi walczyć. I jest dobry skok. Dobry skok w granicach tych zawodników, którzy są za prowadzącym Nagilerem, ale jednak bliżej 119 i będzie w tej chwili przy notach 19, 18,5, piąty. Ale to już jest nieźle. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, pamiętamy w zeszłym roku ogromnie emocjonalne reakcje podczas konkursu, zwłaszcza w niedzielę, kiedy wygrał. Adam Małysz
No i teraz popatrzmy Lars Bystoel. A popatrzmy dlatego, że wczoraj był numer jeden kwalifikacji. Na razie Kojankowski ma tylko tę rękawicę z norweską flagą. Bystoel ma niewiarygodne, mocne wyjście z progu. No i już jest jeden z dłuższych skoków. Nagiler na pewno skoczył dalej. Przypomnę, najdłuższy 129 to drugi skok, 126,5, a my już mamy przy stanowisku Marcina Bachledę. Bartosz, oddaję Ci głos. Dziękuję bardzo. Marcin Bachleda nie skoczył tak daleko jak wczoraj podczas kwalifikacji, ale gratuluję Ci, bo 30 jest bardzo realna. Dobrego skoku, trochę przecisnąłem się do przodu i poleciał mi to za bardzo, tak moje zdanie jest. No ja zobaczymy, trzeba czekać, zobaczmy, może się uda do 30. Marcin, wszyscy skoczkowie na czele z Martinem Schmidtem chwalą atmosferę, która panuje tu na Wielkim Krocie. Ty także jesteś pod jej wrażeniem? No jestem na pewno pod wielkim wrażeniem, bo strasznie dopingująca jest publiczność. Marcin Bachleda, dziękujemy bardzo. Mistrz olimpijski Simon Aman. Simi 119,5 metra, zatem pół metra dalej od diabełka Marcina Bachledy. Noty po 18,5 i jest w tej chwili minimalnie 0,4 punktu przed Polakiem. Polak spada na siódme miejsce, zatem Nagiler, Bystoel, Haponen, Hocke, Pipper, Aman, Bachleda, a już poza pierwszą dwunastką jest Robert Mateja. Z numerem 23 Jakub Janda zrobił ogromną niespodziankę w Libercu. W końcu na podium Czech po Parmie, Plocu. Tyle lat czekali. Wielka radość. O i dobry skok. Zatem ta forma może nie jest tak dobra jak w poprzednich dwóch startach, kiedy już było go widać. Zresztą zaczęło się dobrze na turnieju czterech skoczni. W Garmisch-Partenkirchen przecież skakał świetnie. No i 122,5 metra. Jeden z lepszych skoków, tym bardziej, że bardzo dobrze oceniony. Proszę zwrócić uwagę, piękny telemark do końca. Ładnie, spokojnie. Takie klasyczne przyziemienie narciarskie i 121,5 punktu i jest trzeci. Wyprzedził Haponena, Hockego, Pipera, Amana i Bachledę, który jest w tej chwili ósmy. Henik Stensrud nie może trafić w tym sezonie z wielką formą, a warto przypomnieć, że między innymi w Zakopanem przed laty miał znakomite skoki. Może w takim razie przypomni sobie, że to jest obiekt taki jak Norwegowie lubią, naturalny, i skoczy tutaj pięknie. Bardzo dobry skok. Myślę, że w granicach swojego rodaka Larsa Bystoela. Metr dalej Bystoel miał 126,5, 127. Stensrud i jest drugi. Dostał bardzo dobre noty, ale proszę zwrócić uwagę, rzeczywiście stylowo i w powietrzu ładnie na pewno przez sędziów oceniony i dobre lądowanie, dobry odjazd, zatem niewiele można było ująć. Noty po 19. Przegrywa z Nagilerem o 2,2 punktu. I love Zakopane to właśnie Mika Kojankowski. Teraz Veli Matti Lindström ma tutaj sporo młodych wielbicielek, ale podobnie w Finlandii, kiedy speaker powiedział, że właśnie jest tak rozrywany przez nastolatki, pisk był podczas treningu. Teraz trochę ciszej, w ogóle jest takie chyba wielkie, skumulowane oczekiwanie na to, co zrobi Adam Małysz. Ja wiem, że nie trzeba go tym tak mocno obarczać, ale z drugiej strony no, przyznają Państwo, że to nie jest proste, by przestać liczyć na tak znakomitego zawodnika. Adam Małysz teraz próbuje trochę pobudzić. Chcielibyśmy przeżyć ten wspaniały gest Polaka z ubiegłego roku, kiedy po wygranej przeklękł i później ucałował wybieg starej wielkiej krokwi.
To był taki piękny ukłon wobec wspaniałej widowni obecnego wówczas prezydenta Rzeczypospolitej na trybunach Aleksandra Kwaśniewskiego i wobec co bardzo ważne, prawie 80-letniej tradycji tej skoczni znaczonej zawodami FIS, czyli Mistrzostwami Świata aż trzykrotnie w 29, w 39 roku, w 62 roku oraz wielkimi nazwiskami swoich poprzedników, do których należeli słynny dziadek Stanisław Marusarz, jego imię nosi Wielka Krokiew, wicemistrz świata Antoni Łaciak z FIS-u 62 roku, mistrz olimpijski z Sapporo Wojtek Fortuna, czy zwycięzcy Pucharów Świata tu właśnie w Zakopanem Stanisław Bobak i Piotr Fijas. Na razie Zorba, żeby się trochę rozgrzać i dobre wiatry. A zatem myślę, że można skakać dalej. Nie wiem dlaczego Walter Hofer tradycyjnie chce troszeczkę wstrzymać konkurs. No ale przy okazji zobaczą Państwo, co tutaj się dzieje. Jak wiele osób z całej Polski dociągnęło, by kibicować Adamowi Małyszowi. Myślę, że wszyscy daliśmy się i nadal dajemy porwać temu niezwykłemu urokowi górala z Wisły, fenomenowi Małyszomanni. I widzą Państwo, to nie wygasa. Średnie widownie telewizyjne z tegorocznych zawodów Pucharu Świata oscylują w granicach 8-9 milionów widzów. Ubiegłoroczny konkurs w Zakopanem, gdy wygrywał Adam Małysz, była to druga w rankingach telewizyjnych oglądalność i wynosiła blisko 13 milionów. Pan prezydent i prezydent Chorwacji obok, Stipe Mesić. Większą tylko oglądalność miał konkurs i walka o złoto na dużej skoczni w ubiegłym roku w Salt Lake City, 14,5 miliona. No, mówiłem, że być może byłoby łatwiej jemu sportowo, gdybyśmy go nie traktowali jako ikonę, gdybyśmy zmniejszyli presję, zdjęli z jego barków wielość naszych czasami oczekiwań w stosunku do życia, ale można odwrócić pytanie i spytać, czy Adam Małysz chciałby dziś dobrowolnie zejść do innego, skromniejszego wymiaru. Nie znam sportowca, który chciałby zrobić to dobrowolnie. Będziemy mieli przedskoczka. Świetny znowu klimat tutaj na Wielkiej Krokwi. Dok zwycięstwa nie umiera tak łatwo, gdy jest wciąż obecny w tej wielkiej zbiorowości. A nie ma co ukrywać, że wygrane Małysza bardzo wzmacniały naszą dumę, poczucie patriotyzmu. Wiem, że to może patos, ale to jest prawda. Chociaż warto też powiedzieć, że rodziły fobię szowinizmu i dzisiaj ta widownia no, daje przykład, że wie, o co chodzi w wielkim sporcie. Veli Matti Lindström. Świata juniorów. Inny ze znanych już dzisiaj zawodników, Florian Ligl, Austriak trzeci. A tym mieliśmy w Polsce dobre zawody, które nam wypromowały paru zawodników i teraz bardzo ładny skok. Mimo, że nawet nie miał 92 km na progu prędkości, ale proszę zwrócić uwagę, od razu ładnie wyszedł 128,5, a zatem no już bliziutko pół metra od najdłuższego skoku pierwszej serii Christiana Nagilera, Austriaka, i nota minimalnie mniejsza o 1,4 punkty przy dobrych, jak widzą Państwo, notach. A teraz z numerem 26 Kim Roar Hansen. Specjalnie tę rękawicę, którą otrzymał w prezencie, wziął dzisiaj. Tutaj już jakieś problemy w locie i ten skok jest zdecydowanie krótszy. Być może jednak, patrząc w tej chwili na bólę, ten wiatr tam minimalnie kręci. Wyglądało tak, jakby trochę dostał boczny podmuch, ale z drugiej strony te piękne trybuny, które są od tego roku, oprócz światła, także ogromną ozdobą, dziennikarze, zwłaszcza bardzo znany komentator
Eurosportu niemieckiego Dirk Kille mówił mi: gratuluję ci, znamy się wiele lat, jeszcze z dawnych wyścigów pokoju. No i podkreślał, że to co zrobiono w tak krótkim czasie było prawie niemożliwe. Roberto Checon. Hansen na dalszej pozycji, 8. Roberto cieszy się w Polsce ogromną popularnością i skok, mimo że znamy tę jego ogromną umiejętność wyciągania maksymalnie długości poniżej 120 metrów, 118. No, ale on w tym roku ma u siebie zawody Mistrzostwa Świata. 22 pierwszy konkurs na dużej skoczni w Predazzo, 28 na skoczni o punkcie konstrukcyjnym K90, to w lutym Tamikiuru. Teraz znowu widać na progu niestety ten najgorszy z możliwych dla skoczków wiatr, a jeżdżą nisko z 10 bramki, jest trochę ciężko skakać, te odległości będą nie najlepsze. Startował go Nikunen. Tak, i ten skok już był wyraźnie przed granicą, zaznaczoną czerwoną linią. To punkt konstrukcyjny wielkiej krokwi. A Tami Kiuru lądował przed granicą 115 metrów, 114 i dopiero 18 miejsce. A za chwilę zobaczymy Słoweńca Roberta Krańca. Wygląda na to, chociaż już pierwsze symptomy były wcześniej, że Robert Kraniec, który raz był przecież w Innsbrucku szósty podczas turnieju czterech skoczni, wychodzi z kryzysu. Goldi tutaj komplementuje wszystkich, rozdaje swoje fotosy podpisane, no ale nie może wyjść, ponieważ zostałby prawie że zadeptany. Tak się cieszy ogromną popularnością. Teraz Kraniec. Jest Matias Żupan. A to może przypomnieć, że był w drużynie olimpijskiej wicemistrzem w Calgary w 1988 roku, a w 1987 roku czwarty indywidualnie. No ale to jest znakomita szkoła skakania. Teraz ten wiatr jest zbyt silny. Pokazuje do swojego rodaka Mirana Tepesza, który startuje tam na górze, by nie puszczał Krańca. No warto przypomnieć, że przecież Kraniec miał ten potworny upadek na Wielikance przed 2 laty. Mimo że z tego urazu wyszedł bardzo szybko, no to jednak nie można narażać zawodników na kłopoty. I ten wiatr niestety i w dole, i na buli, który zaczyna zbliżać się do tych niebezpiecznych granic, dopuszczalny jest od 2 do 2,5 metra, no ale nie więcej. I znany wszystkim już na całym świecie Walter Hofer lubi występować w roli głównej, ale z drugiej strony muszę Państwu powiedzieć, że kiedyś tworzony był obraz człowieka niechętnego Polakom, polskim skokom, a tymczasem on tutaj na każdym kroku podkreśla znakomite przygotowanie. To wszystko, co się stało od zeszłego roku, kiedy przecież no, zebraliśmy trochę złych recenzji. Ponadto w RTL-u na podsumowanie ubiegłorocznego sezonu powiedział: najlepsze skoki Zakopane, Titize Neustadt. No, nie mogli tego przede wszystkim przeżyć Austriacy, a także Niemcy z Willingen, bo są to rzeczywiście piękne zawody, można powiedzieć porównywalne w jakimś stopniu do Zakopanego. No ale po tym, co tutaj dzisiaj widać, mówił o tym prezes Polskiego Związku Narciarskiego, otwierając imprezę, Zakopane będzie kandydować do numeru 1, jeśli chodzi o Puchary Świata. Z tych zawodów, które widziałem, to muszę powiedzieć, że to jest naprawdę dzisiaj niepowtarzalna atmosfera, wspaniała organizacja, a ponadto także do prestiżowej nagrody przeglądu sportowego na najlepszą imprezę roku. Trudno nie uznać tego za przepiękną imprezę. Mówiłem, ci z Państwa, którzy troszeczkę ulegli nastrojom, że halny, że korki,
trzeba tu pochwalić policję, która znakomicie zorganizowała objazdy, dojazdy do Zakopanego, mimo tej jednej i trochę przeklętej zakopianki, że to wszystko w tym roku funkcjonowało. Tu właściwie nie ma chyba miasta, miasteczka, z którego nie mielibyśmy kibiców. Tak różnorodna reprezentacja całej Polski sportowej przyjechała do Zakopanego. Na ulicach wczoraj i wieczorem, i po południu, dzisiaj od rana, kapitalna atmosfera przyjaźni. Ludzie, no warto, a niestety, a w tym momencie właśnie jakiś szalony człowiek rzucił racę na zeskok. No i sprawdza się powiedzenie, że zawsze w beczce miodu łyżka dziegciu się znajdzie, albo po prostu jakiś człowiek, który nie bardzo rozumie, o co chodzi w tej zabawie. Podobnie zresztą dzisiaj słyszałem od komendanta Policji Zakopiańskiej o ogromnym najeździe kieszonkowców. Jak widać, każda okazja jest dobra. Pan nadkomisarz Jacek Molenda mówił, że w zeszłym roku nie można było wręcz nadążyć z rejestrowanym zgłaszanych strat, ale teraz już wypuszczono też cywilnych pracowników, którzy obserwują bary, obserwują ulice, te miejsca, w których młodociani dresiarze niestety buszują po ulicach Zakopanego. No i teraz przedskoczek, chociaż już chyba się wszyscy przyzwyczaili do tej nazwy niemieckiej, Vorsprungen. A tu przecież powoli będziemy się zbliżać do wielkich postaci. Jest Hani, Sven Hannawald. Dzisiaj na treningu nie skoczył tak daleko jak wczoraj, ale wczoraj jak za najlepszych swoich czasów, a było to dokładnie przed ubiegłorocznym konkursem czterech skoczni, przypomnę, 5 zwycięstw rzędu i Zakopane miał wygrać po raz 6, po raz 7, a przegrał obydwa konkursy, no ale przegrał łącznie w ciągu 2 dni, jak już mówiłem, zaledwie o 1 punkt. I Robert Kraniec. No ciekawe, czy ten jeden z najzdolniejszych skoczków świata wraca do formy. Powyżej 120 metrów, ale to na pewno widać zresztą po reakcji. Nie był skok, którego oczekiwał. Na razie najdalej, przypomnę Państwu, 129 metrów Nagiller, Austriak, Lindström. Veli Matti Lindström, Finn, 128,5, Stenstrup, Norweg, 127,5, 124, Kraniec i będzie to piąta lokata, wyprzedza go jeszcze na 4. miejscu Norweg, Lars Bystoel. Później jest Janda, Haponen, Hoke, Hansen i Piper, to pierwsza dziesiątka. Martin Schmidt, lubiany w Polsce, ma tu swoich kibiców. Wczoraj na konferencji prasowej Hess przeprosił za swoje ubiegłoroczne zachowania. Powiedział, poniosło mnie, po to organizowaliśmy wspólnie te zawody przyjaźni, żeby zatrzeć złe wrażenie. Skoki muszą być po prostu przyjazne. Taka jest natura tego sportu. 124 metry Martina Schmidta. Ciągle pytany, dlaczego nie skacze daleko, powiedział, no kiedy miałem się przygotować. Bardzo późno rozpoczął sezon, a kiedy już się zaczęło skakanie, znowu była kontuzja nogi i w rezultacie ciągle brakuje mu siły, a z braku siły bierze się też mnóstwo problemów technicznych, a to jest taki sport, którym bez tego nie można skakać. 6. miejsce Martina Schmidta. Szpet. Najlepszy dowód, że Szpet jest wyżej w klasyfikacji Pucharu Świata. No i niezły był to skok. Georg Szpet, bardzo szybki najazd miał, jeden z najszybszych, 92,8 i 127 metrów. Zatem będzie na pewno przed Martinem Schmidtem. Myślę, że powinien wyprzedzić i Bystela i Krańca, którzy skoczyli bliżej, zwłaszcza że noty, jak widzimy, po 19 tylko od naszego sędziego, pana Edwarda, przybyły
nota 18,5. Hannawald przyjechał wyraźnie tutaj wygrać. W tym sezonie już 2 zwycięstwa. Teraz Martin Koch. Nie ma tak udanego sezonu jak poprzedni. Nawet nie pomaga mu ten cudowny kombinezon, który tym najmłodszym pozwala się ślizgać wspaniale w powietrzu. Te kombinezony produkowane przez austriacką firmę Schneider są inaczej skrojone. Mają niżej zawieszony krok, przez to zwiększają powierzchnię lotną. Proszę zwrócić uwagę, mimo że to regulują przepisy, ale tak ten krój jest zrobiony, że to w powietrzu dopiero się staje. Przy pomiarach nie widać tego, inaczej ściągane też spody spodni, no i w rezultacie to daje jakąś małą przewagę, chociaż nie było ani spodziewanego bojkotu, ani też rozmów o tym, że to dzisiaj jest powód, dla którego Austriacy dobrze skaczą. Damian Fras, numerem 33. No, mimo że widzieli Państwo, jego prędkość najazdu była niższa, ale skok potrafił pięknie do końca wykończyć. I teraz po słoweńsku zapowiedział speaker 124,5 metra. Jest ósmy. No i za moment, a tu już Adam Małysz. Bardzo chciałby wygrać. Wprawdzie sam stawiał sprawę realnie, jasno. Miejsce w trójce byłoby bardzo dobre, a to ubiegłoroczny zwycięzca pierwszego konkursu w Zakopanem, Matti Hautamäki, numerem 34. Przypominam, z Lahti, w tej chwili w służbie wojskowej. Ale ten skok zaczął się dobrze, a później niestety nie było już na dole możliwości, by jeszcze to pociągnąć nieco dalej. I w rezultacie tylko 118 metrów. To będzie dalsza pozycja. No ale Matti nie ma w tym sezonie formy. Za moment zobaczymy 18-latka Artu Lappi. Także z tego samego klubu. Wszyscy teraz przez moment Witthels. Tam są pod wrażeniem w Lahti formy w tym sezonie Janne Ahonena i Artu Lappi. I mają tego, co Austriacy, pięknego załamania bioder. Tam się właśnie tworzy ta siła nośna. To tak pięknie przed 2 laty po wyjściu wysokim robił Adam Małysz, a tu proszę zwrócić uwagę, jest właśnie takie przejście, od razu położenie się na narty. No i odległość w związku z tym, choć przyzwoita 122 metry, ale zdecydowanie bliższa od najlepszych. Dopiero 11. Najdalej Nagiler 129, Lindström 128,5, Stenstrup 127,5. No i teraz powoli będziemy już przechodzić do być może faworytów, bo to mamy 2 zwycięzców ostatnich zawodów Pucharu Świata w Libercu. Thomas Morgenstern, 16-latek. No, jego skok w Libercu 131 metrów pierwszej serii to był ideał, jeśli chodzi o wyjście z progu, później ułożenie. Proszę zwrócić uwagę, niska, piękna pozycja, ogromny talent. I teraz trochę załamany do końca. Tutaj mówili niektórzy złośliwie, tak skacze, bo jeszcze nie wie, co to znaczy upaść. Zadowolony, piękny, daleki skok. No i zobaczymy, ile Morgenstern osiągnął noty przyzwoite po 18,5, 128,5. I ciekawe, czy wyprzedzi Christiana Nagilera. Nie, trzeci przegrał jeszcze także z Lindströmem, mimo że miał tę samą odległość, 128,5 metra. Przegrał zaledwie z Finem o 0,5 punktu, a ze swoim rodakiem Christianem Nagilerem o 1,9 punktu. No a teraz Björn Einar Rumoren. Przypominam jego zwycięstwo w Bischofshofen. Piękny konkurs, najdłuższy w drugiej kolejce skok Adama, ale on w pierwszej znakomicie
skoczył i teraz ma dobry pułap i bardzo dobry skok. Myślę, że też tak w granicach właśnie jak Morgenstern, Lindström, może troszeczkę bliżej. 126 metrów i będzie za wspomnianymi zawodnikami. Za Nagilerem, Lindströmem, Morgensternem, ale także za Stenstrudem, Szpetem, Bystolem i jest siódmy. A za tym im będzie trudno, a teraz zobaczymy kolejny wielki talent, Florian Ligl z Bergizel. Zresztą najwyższe jego miejsce w tegorocznych startach Pucharu Świata na turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Mieszka bardzo blisko koło skoczni. No i potrafi swój potężny wzrost 1,94 wykorzystać w powietrzu. Ma piękne, błyskawiczne wyjście na progu, a później lot naprawdę znakomity i to chyba był najdłuższy skok. To powinien być najdłuższy skok do tej pory, 129, a teraz 132,5 metra, a zatem obejmuje Florian Ligl prowadzenie. Proszę zwrócić uwagę, jak ten kombinezon mu się rozciągnął. To jest niewątpliwie, zwłaszcza przy jego wzroście, ogromna powierzchnia nośna, a dodatkowo jeszcze technicznie jest nienaganny. Za to wszyscy chwalą Hannu Lepisto, że znalazł wspólny język z tymi młodymi, a ponadto zwrócił uwagę na kilka drobiazgów i od razu zaczęli ogromnie daleko skakać. Peter Żonta, 39. zawodnik dzisiejszego konkursu. Potrafi skoczyć, bardzo doświadczony. To jemu w dużej mierze zawdzięczają brązowy medal w drużynie na Igrzyskach Olimpijskich Słoweńcy. Ten skok 127 metrów będzie także wśród najlepszych. Zwłaszcza, że dobre noty dostał. On zawsze stylowo wyróżniał się, skakał ładniej niż Primož Peterka, ale Peterka dalej jest siódmy w tej chwili. Ligl prowadzi w konkursie 132,5, Nagiler 129 na drugim miejscu, później Lindström, Morgenstern, Stenstrud, Szpet. No ale teraz widzę, że jest jakiś problem. Michael Urman powinien się pojawić z numerem 40. Urman jakoś od dłuższego czasu nie może się podnieść. No, miał początek sezonu, to wszyscy pamiętamy, znakomity. Kusamo, szóste, piąte, później trzecie, drugie, jeszcze wyżej Trondheim i wszyscy twierdzili, że jest kwestią czasu, kiedy zacznie skakać daleko, a tymczasem od tego czasu tylko raz był w dziesiątce. Ostatnie jego występy, 25 miejsce, 26, 18, 30, na pewno zbyt odległe od jego oczekiwań. Myślę, że Walter Hofer troszeczkę za nisko puścił ten konkurs. W tej chwili, kiedy nie ma wiatru, przez moment wiało, no niezadowolony jest Hess, ale po prostu trochę brakuje nam pięknego skakania. Teraz będziemy czekali. Urman, Ljokelsej, chodzi o wyrównanie szans. Są cały czas w kontakcie z Miranem Tepeszem. Tepesz czasami puszcza Peterkę, kiedy jest silniejszy wiatr, no ale Peterka jest jednym z silniejszych fizycznie zawodników, a ponadto należy właśnie do tych, którzy lubią wiatr, nie boją się. Powiem, wbrew temu, co się mówi, jednak nie ma ludzi bez trwogi i skoczkowie mają także czasami bardzo ludzkie odczucia. Teraz właściwie już można by zacząć znowu skakać. Jest Goldi, jak widzimy. No ale powinien być Urman, Ljokelsej, Kofler, Goldi, Petersen, Peterka, Hanawal, 47, Adam Małysz, później Witthelcl, Helwart i Janne Ahonen. A zatem, proszę Państwa, przymierzamy się teraz do pięknego finału tej pierwszej serii.
Natomiast od wilży, wiatru, piękna pogoda. Mieliśmy tu słońce, minus 5, teraz przedskoczek. Trochę nie wykorzystaliśmy tej szansy, by startowało aż 14 polskich zawodników. Podczas Pucharu Świata w Zakopanem okazało się, że według regulaminu FIS-u trzeba mieć przynajmniej jeden punkt zdobyty na turnieju kontynentalnym, by móc startować w Pucharze Świata. A tymczasem większość naszych młodych zawodników nigdzie nie wyjeżdżała, to trochę i brak pieniędzy, i chyba trochę niewiedza, przygotowywali się głównie do Zakopanego. No i szkoda, bo zobaczylibyśmy, co się dzieje z jakimś, nie powiedziałbym, że bliskim, ale dalszym zapleczem. Patrząc dzisiaj podczas właśnie serii treningowej na przedskoczków, można powiedzieć, że kilku młodych chłopaków sprawiało dobre wrażenie. Jest Urman. Metrów. Wyglądało, że trafił, chociaż może nieco bliżej lądował. 118,5. No ale jak Państwo widzieli, tak wyglądało, jakby było 120 metrów. I teraz Ljokkelsej. Hannawald bardzo skupiony, wiecznie wyłączony. To pamiętne zdarzenie, kiedy pokazano ich windzie jadących tyłem do siebie z Martinem Schmidtem, co było różnie interpretowane jako dowód niechęci, ale chodziło o to, że po prostu nie rozpraszają się. Cały czas starają się zamknąć psychicznie, by jak najlepiej wykonać później swój skok. Ostatnie dwa konkursy poza dziesiątką, 15, 12. Tutaj też nie było tak dobrze jak w pierwszych trzech konkursach turnieju czterech skoczni. Kłopoty zaczęły się w Bischofshofen, później potwierdziły w Libercu. No ale powraca do formy Sigurd Petersen. Za chwilę dwaj Austriacy, Andras Kofler i Andras Goldberger. 124 metry, Ljokkelseja, 10 miejsce. Prowadzi Ligl. Najdalej 132,5, 129 na Giller, Lindström 128,5, podobnie jak Morgenstern. To trzecia, czwarta pozycja, piąty jest Stensrud i Andras Kofler. Wielki talent. Właściwie od kilku zawodów, w tym sezonie już był dwukrotnie na podium, trzeci, drugi, nie był poza dziesiątką. Dopiero w Libercu mu się to przytrafiło, 15. Wyprzedził tam naszego bezpośrednio Adama Małysza, no ale od zawodów drugich w Titize Neustadt, gdzie był trzeci, później czwarty, szósty, piąty, ósmy, no to najlepiej świadczy o tym, jakiej skali talent ten 18-latek. Ale ten skok był nieudany i tam niestety wyraźnie, z tego zwłaszcza ujęcia, które Państwo widzieli, widać, że wieje. Proszę zwrócić uwagę, teraz musiał skorygować, tam wieje pomiędzy trybunami a progiem, no i niestety zaczyna się trudna sytuacja dla tych najlepszych zawodników. 119 metrów, mimo że on miał niezłą prędkość na progu, 92,4. Tego skoku nie był w stanie pociągnąć, no ale proszę zwrócić uwagę, na progu jest wiatr niekorzystny, później na buli również. Zobaczymy, co zrobi Goldi. Lubi Zakopane, wygrywał tu w 98 roku. No i teraz Goldi w powietrzu, piękny, długi skok. A więc to jest jednak klasa także i nie ma co ukrywać, że w
tych porównywalnych warunkach. Zawodnicy, którzy więcej potrafią, są w wyższej formie, a zdecydowanie lepiej sobie radzą. 129,5 metra. Goldi jest drugi w tej chwili za Florianem Liglem. Trójka Austriaków prowadzi. Jeden Finik przydziela na czwartym miejscu Lindström, później piąty Morgenstern. Dopiero szósty jest pierwszy z Norwegów, Stensrud. A zatem Goldi wysoko. Jak Goldi wysoko, to i Adam bywał wysoko. Może to się potwierdzi. Sigurd Petersen. Przypomnę, że tu właśnie Brenden w 98 roku wygrał ostatni Puchar Świata dla Norwegów i prawie 5 lat czekali, by w Trondheim w tym sezonie zwyciężył ponownie Norweg. Petersen ma znakomite odbicie, to jest jego wielka siła i w tej chwili chyba dobry pułap i dobry skok, bardzo dobry skok, powyżej 130 metrów, a więc zaczęło się tam ciekawie i myślę, że tak już będzie do końca. 133 metry i to jest najdłuższy skok, dalej niż Austriacy Ligl, Goldberger i Nagiller. Noty 19, 19,5, 2 i bardzo wysoka łączna nota. Kojonkowski zadowolony, 140,9, pierwsze miejsce o 1,4 przewagi nad Liglem i sporo nad Goldim, 5,3 punktu, 7,7 nad Christianem Nagillerem. No ale teraz dwukrotny zwycięzca Peterka wygrywał tu w 96, 99 i zobaczymy, czy znowu, jeżeli wieje, to będzie dobrze. Peterka potrafi skakać w takich warunkach i rusza Primož. Pierwszy lider tegorocznego Pucharu Świata i pierwszy zwycięzca zawodów Kusamo. Także ma dobry pułap i to jest powyżej 130 metrów. Zachwycony Peterka swoim skokiem, nie miał ani jednego podobnego odległego skoku na treningu, a więc to jest jednak też ogromna umiejętność mobilizacji, umiejętności walki wtedy, kiedy trzeba. Trening jest treningiem, a tu 134 metry, dalej o pół metra od Sigurda Petersena i jest pierwszy i to wyraźnie o 2,8 punktu. Zatem notami proszę zwrócić uwagę, po 19,5 także dołożył nieco przewagi nad Norwegiem. Adam Małysz, do niego należy rekord tej skoczni niedawno. Piękny skok podczas Mistrzostw Polski, 136,5 metra, ale musimy jeszcze poczekać. Hanna Wald, a później właśnie Adam Małysz. Hanna Wald. No i tu zmiana, ogromna zmiana w nastawieniu polskich kibiców. Dużo krzyków Hani. No i ruszył Hanna Wald. Zobaczymy, proszę Państwa, jak rywalizacja. No nie tylko chyba z Adamem Małyszem, ale i z tymi, którzy skakali wcześniej. Piękny skok! Powyżej rekordu skoczni Hanna Wald. Mamy nowy rekord. Pięknie Hanna Wald wykorzystał do końca to wszystko, co mu dała natura, a oprócz tego jego wielka sztuka skakania. Ile będzie ta odległość? Przy rekordzie trzeba zawsze jeszcze dodatkowe informacje od sędziów. Lądował trochę nieczysto. Noty ma niższe po 17, 17,5. A więc on tu straci 6 punktów w stosunku do Primoża Peterki. Ale proszę zwrócić uwagę, ten charakterystyczny palec, że daleko, że pierwszy. 140 metrów. 140 metrów. Hanna Wald i jest pierwszy. 148,5. Te odległości się opłaciły, dlatego że ma przewagę nad Primożem Peterką 4,8 punktu, a więc ten konkurs nam się urodził w końcówce jako wielkie wydarzenie. A teraz Adam Małysz. Adam Małysz. Flagi rozwinięte. Doping. No i Adam. Zobaczymy, jak wyjdzie z progu i gdzie poszybuje. Adam w powietrzu. Czy będzie daleko? Będzie dobry skok, ale bliżej, bliżej od Hanna Walda, chociaż skoczył także daleko, 130, sądzę, 4, 5, 4 metry, a więc dobry skok, noty 19, 19,5, na którym będzie miejscu, przypomnę, 134 miał Peterka, wyższe noty, a więc od Peterki powinien być minimalnie niżej, ale dalej chyba od Sigurda Petersena i w tej chwili patrzę, tak, jest trzeci, a więc proszę Państwa, prezydent Aleksander Kwaśniewski jakby w oczekiwaniu na to, co się ma stać w tej chwili, są już noty
trzeci Adam Małys. Sven Hannawald fantastycznie, fantastycznie, 140 metrów, 148,5, ale to nie koniec, bo jeszcze są Witthelt, on tu skakał daleko, skakał dalej niż Adam, teraz Adam jest trzeci, Petersen czwarty, Nigel piąty, co zrobi ta trójka jeszcze, jest Witthelt, wczoraj bohater wieczoru dziennikarskiego, za moment powiem dlaczego, bo zobaczymy ile skoczy bliżej. A więc trochę mu zabraknie metrów, a on został wybrany najlepszym zawodnikiem, który w ubiegłorocznych 21 konkursach najdalej w sensie dodawanych metrów skoczył aż 4832 metry o 35 metrów dalej w całym sezonie niż Adam Małysz, ale teraz skoczył tylko 126,5 i tamto to jest odległa historia, a tu będzie dalej dopiero 12. A zatem mamy trójkę Hannawald, 4,8 punktów za nim Primoz Peterka i 5,8, a więc niewielka strata, to jest strata 4 metrów, 3,5 metra Adam Małysz, tyle że Hannawald na treningach od wszystkich skakał dalej, dlatego przed rozpoczęciem transmisji mówiłem, że on jest wielkim faworytem, chyba że znowu coś nie ustoi. Helwart, Martin Helwart, 3 wygrane Puchary Świata w tym sezonie, ale chorował ostatnio, nie było go w Libercu. Jego rywale nie zyskali dużo punktów, no i Heli, który tutaj chyba w Zakopanem nie skacze najlepiej, nie będzie wysoko, a zatem on trochę będzie tracił. Adam Małysz powinien zyskiwać, ale musi pilnować Svena Hannawalda. Hannawald w klasyfikacji Pucharu Świata bliziutko o 51 punktów na 5. miejscu za Adamem Małyszem, który jest 4. Dopiero 27. miejsce Martina Helwarta, zatem no, będzie w 30, zatem jakieś punkty dostanie, trochę zdeprymowany. No, jest bez formy, nie ma co ukrywać. I teraz Janne Ahonen. To jest to, co z Hannawaldem, a właściwie nie z Hannawaldem, bo Hannawald na treningach skakał znakomicie, natomiast Peterka ani razu nie skoczył dobrze, podobnie jak Janne Ahonen, co nie znaczy, że on nie potrafi skoczyć dobrze. Lider Pucharu Świata w tym sezonie wygrywał w Engelbergu, w Innsbrucku, kończy pierwszą serię pięknego konkursu w Zakopanem. Pięknego nie ze względu na fantastyczną atmosferę, ale także i znakomitą walkę. Ile poczekają, by dać mu porównywalne szanse, to jest fair i to jest słuszne. W końcu to nie jest byle kto, to jest czołowy zawodnik świata i trzeba stworzyć mu warunki. Przez moment tutaj się układał niekorzystny wiatr, a tu widzą Państwo różne propozycje, gdzie ma skoczyć Adam Małysz. Skoczył tam, gdzie trzeba, 134 metry, no i to jest naprawdę pięknie. 3,5 metra traci Primoz Peterka i 4 metry Adam Małysz. Trudno będzie tego Svena Hannawalda dzisiaj pokonać, ale wszystko zależy, czy nie zdarzy mu się taka historia. Oczywiście mówię to bez żadnych uprzedzeń. Chciałbym, żeby Niemiec wykonał drugi piękny skok, taki jak ten rekordowy dzisiaj na Wielkiej Krokwi, ale przypomnę, że nie ustał skoku na Igrzyskach Olimpijskich, że nie ustał skoku Garmisch-Partenkirchen, kiedy wchodzi wielkie napięcia, poza tym, kiedy ląduje tak daleko na wypłaszczeniu, to mówią wszyscy trenerzy, jest niewielu zawodników, którzy mogą to ustać, to jest Adam Małysz i o dziwo wszyscy zaczynają zwracać uwagę na tego małego Tomasa Morgensterna, na jeden z jego skoków w poprzednich konkursach świata, kiedy w Garmisch-Parten, kiedy zaliczono mu upadek, a było to podparcie i on właściwie ten skok do końca ustał. Teraz musi być przedskoczek, a później zobaczymy Ahonena. I pół metra dalej od rekordu skoczni Adama Małysza dzisiaj Sven Hannawald. No to jest fenomenalny rekord, to pierwszy rekord tej skoczni dawno, bardzo dawno temu, w 25 roku, 36 metrów Stanisław Sieczka, no ale to były przecież inne czasy, skakali na innych drewnianych nartach. Później szybko to poszybowało i popatrzmy. Koniec pierwszej serii w Zakopanem. Janne Ahonen, lider Pucharu Świata.
i ma doping w powietrzu, ale nie ma odległości przed Adamem Małyszem i to wyraźnie przed granicą 130 metrów. Zatem Jan Ahonen tutaj będzie tracił i właściwie sytuacja jest piękna, bowiem na razie Adam Małysz trzeci, 125,5 metra. Jan Ahonen doda mu dalszą pozycję. W tej pierwszej dziesiątce są odległości zdecydowanie większe. Jan Ahonen zajmie po pierwszej serii dość dalekie miejsce. Dawno tego nie było, by był. Zaraz zobaczymy, który mimo wysokich not 19,5 tutaj do szwajcarskiego sędziego FIS-u miał pretensje. Widocznie, że jednak nie było dobrych warunków do skakania, ale trzeba skakać w każdych i Jan Ahonen będzie na dalszej pozycji. 14 dopiero. Zatem proszę Państwa, przypomnienie sytuacji. Sven Hannawald, fenomenalny skok. 140 metrów i nowy rekord wielkiej krokwi. O 3,5 metra poprawił niedawny rekord Adama Małysza. Drugi Primož Peterka, ale minimalnie, zaledwie o jeden punkt przed Adamem Małyszem. Z kolei o 1,8 punktu, zatem o metr za Polakiem. Sigurd Petersen, dalej Ligl, Goldi szósty, Nagiler siódmy, Lindström ósmy, Morgenstern dziewiąty i dziesiątkę zamyka Henik Stensrud. Pięknie jest i mam nadzieję, że druga kolejka będzie jeszcze bardziej ciekawa. Wspaniale układa się sportowy scenariusz. Chyba nikt nie jest w stanie tego lepiej wyreżyserować. No myślę, że nie. To jest naprawdę znakomity konkurs. Wielkie przeżycie. Największy piknik w Polsce, jaki się odbył. Atmosfera jest oszałamiająca. Naprawdę jestem z gośćmi z Chorwacji. Oni nie wiedzą, czy są w Zakopanem, czy w Rio. Mówi, jest zimno, chyba jednak Zakopane. Panie prezydencie, możemy chyba z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest najlepsza sportowa impreza w Polsce. Ja myślę, że tej rangi i takiej skali, tak, to jest najlepsza impreza. Panie prezydencie, ogromne oczekiwania, jeśli chodzi o osobę Adama Małysza w tym sezonie. W sezonie, który, no, jak dotąd, powiedzmy sobie szczerze, nie układa się może topowo dla Adama. To nie jest to, co było przed 2 laty, przed rokiem, ale Adam Małysz jest w absolutnej czołówce. Adam Małysz jest wielkim sportowcem, cały czas w czołówce światowej. Jest wspaniałym człowiekiem. Natomiast to jest kłopot. No, trzeci rok być na szczycie nie jest łatwo. On powiedział taką mądrą myśl, którą my powinniśmy zrozumieć może lepiej niż inni. Mianowicie nikomu do tej pory 3 razy z rzędu nie udało się wygrywać Pucharu Świata. Co to znaczy? Że ten akumulator człowieka jednak działa świetnie przez rok, bardzo dobrze przez 2 lata i nie wytrzymuje przez 3 lata. Ale dzisiaj walczy znakomicie z wielkimi sportowcami, bo Peterka, wydawało się, że już go nie ma, a jest. Hannawald jest świetnym sportowcem. I Hannawald znakomicie przyjmowany przecież dzisiaj tak, tutaj na trybunach. Znakomicie przyjmowany, jest wielki sportowiec. On ma swoje na pewno cechy charakteru, które się jednym podobają, drugim nie, ale to na pewno jest wielki, znakomity sportowiec. Apelowaliśmy do kibiców o jak najlepsze przyjęcie i zachowują się fantastycznie. Naprawdę, narodzie kochany, przyjemnie być dzisiaj tutaj. Panie prezydencie, wielu kibiców zadaje gdzieś sobie tam w skrytości ducha to pytanie, jak zachowywać się wobec tej postawy Adama Małysza, czasami wobec nieco gorszych miejsc uzyskiwanych w konkursach. Przede wszystkim ufać mu, pomagać mu, życzyć mu jak najlepiej, a jednocześnie wiedzieć, że człowiek jest tylko człowiekiem, że popełnia błędy, że jest zniszczalny, że podlega różnym słabościom. Nikt z nas nie jest doskonały, no nikt. I Adam Małysz na pewno jest jednym z najwybitniejszych sportowców, a w sportach zimowych najwybitniejszym sportowcem, jakiego Polska miała. Jestem przekonany, że jest w stanie osiągać największe sukcesy, choć ten rok zapewne będzie trudny. Ten rok może być w jakimś sensie nawet, ale już tego nie powiem, no, może być najtrudniejszy. Na tym zakończmy temat Adama Małysza. Tak, bo to jest, nie wiem, to jest człowiek, to jest tylko, to jest aż wspaniały człowiek i to jest tylko człowiek. Panie prezydencie, żyjemy w pięknym europejskim kraju. Wielka Krokiew jest 7. skocznią w Europie ze sztucznym oświetleniem i to jest niepowtarzalne wrażenie. Oglądać ten obiekt w sztucznym świetle. Ja myślę, że jeżeli dzisiaj nas oglądają w Eurosporcie, oglądają nas w różnych... W całej Europie i na świecie chyba. Tak jest. To doping dla pana prezydenta. Dziękuję bardzo. To widzą, że Polacy po pierwsze kochają sport,
umieją organizować znakomite imprezy, potrafią zapewnić dyscyplinę, a jednocześnie atmosfera jest niepowtarzalna. Także myślę, że Zakopane pokazało, że jest warte Pucharu Świata, a wierzę, że w przyszłości, jak uda nam się dogadać ze Słowakami, to przyjdzie dzień, już nie za mojej prezydentury na pewno, ale przyjdzie dzień, że zorganizujemy także Igrzyska Olimpijskie. To jest miejsce wyjątkowe, które na pewno warto, żeby poznał świat. Panie prezydencie, tu się pojawił taki transparent, tam go widać po lewej stronie. Adam na prezydenta, to oczywiście myślimy po zakończeniu kandydatury przez pana prezydenta. No nie, no proszę państwa, to jeszcze są tylko 3 lata, więc Adam być może, ale ja proponuję, żeby każdy robił to, co umie najlepiej. On świetnie skacze. I oby skakał jak najdłużej. Niech skacze jak najdłużej, niech zdobywa medale, cieszmy się. A w ogóle gratuluję, gratuluję Zakopanemu, gratuluję Polskiemu Związkowi Narciarstwa, gratuluję Telewizji Polskiej. To przeżycie to jest naprawdę jedno z najbardziej wzruszających, podniecających i pięknych przeżyć, jakie w ogóle można sobie wyobrazić. Także najładniejszy piknik Europy w tym roku. Panie prezydencie, jesteśmy po pierwszej serii, Adam Małysz jest trzeci, przed nim Primoz Peterka, Sven Hannawald. Jak ułoży się dalej scenariusz? No myślę, że walka będzie. Widzę, że jak przechodzili obok nas, Adam jest bardzo skoncentrowany. Widzę, że Sven Hannawald jest rozluźniony, może za bardzo, ale jest w świetnej formie, to widać. Myślę, że miejsce na podium jest możliwe, a miejsce w szóstce na pewno. Piękny konkurs, zobaczymy. Cieszmy się z tego, co przeżywamy, bo to w końcu rzadko się zdarza. Tyle dla widzów Jedynki, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Aleksander Kwaśniewski. A chcę dodać jeszcze wszystkim państwu, że tutaj jest naprawdę 7 stopni mrozu albo więcej. Czujemy to. Tak, czujemy, trochę kolana nam drżą, ale drodzy państwo, to jest niepowtarzalne, to jest naprawdę niepowtarzalne. Panie prezydencie, będziemy tutaj do końca, dziękuję bardzo. Tak, będziemy do końca i mało tego, z prezydentem Mesiczem, prezydentem Chorwacji wręczymy nagrody, a nie pamiętajmy, dzisiaj żartowałem, że prezydent Mesić reprezentuje dwuosobową potęgę narciarską, złożoną z rodzeństwa Kostelicz, Janicy narciarstwo i Wicy, narciarstwo alpejskie, a my reprezentujemy jednoosobową potęgę narciarską, złożoną z Adama Małysza, więc dzisiaj na trybunach macie dwóch prezydentów, dwóch państw narciarskich, które składają się tak naprawdę z 3 osób. To jest w ogóle fenomen zupełny. Fenomenalne zawody. Zakopanem dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, dziękuję pięknie. Dziękuję. Proszę państwa. Czy mogę oddać ten zimny mikrofon? Tak, proszę. Będę go trzymał, panie prezydencie. A trwa. No i miejmy nadzieję, że z dobrym finałem, bowiem przypomnę rezultaty po pierwszej serii, prowadzi Sven Hannawald. Nowy rekord 140 metrów, o 3,5 metra poprawił dawny rekord Adama Małysza i prowadzi z notą 148,5 punktu. Drugi jest Primoz Peterka, który o punkt wyprzedza zaledwie Adama Małysza. Skoczyli obydwaj po 134, ale Peterka otrzymał wszystkie noty po 19,5 i w związku z tym właśnie jest ta różnica punktów. Małysz miał noty po 19, a teraz rozpoczynamy 30 od Marcina Machledy. Rozpoczął 119, skoczył w pierwszej, no i teraz chciałby pewnie trochę dalej Marcin skoczyć, ale czasami jak się bardzo chce, to właśnie to się nie udaje. 114,5 metra, szkoda, ale ważne, jest 30, chociaż niewątpliwie teraz te skoki wcale nie muszą być dłuższe, bowiem skaczą z jeszcze niższej belki, krótszy najazd 9. No i myślę, że to będzie miało znaczenie już oczywiście takiego skoku jak 140 metrów. Svena Hannawalda nie zobaczymy, zatem jest pewne, że on wyjedzie stąd z rekordem skoczni, ale czy wyjedzie jako zwycięzca teraz Simon Amana, zatem ledwie po Polaku, dwukrotny mistrz olimpijski. Tutaj rozmawiałem z wieloma dziennikarzami, powiedzieli z ekip zagranicznych, już Aman nie będzie miał takiej swojej radości w życiu, ale chyba wystarczy. Kto by nie chciał 2 razy stanąć na podium, już później nic w życiu nie zrobić. Przypomnę, kasus naszego Wojtka Fortuny też raz stanął na podium, no a później to się różnie potoczyło. Jest Marcin Bakleda z Bartoszem Kellerem. Bartek, oddaję ci głos.
Dziękuję bardzo. Marcin Bakleta, drugi skok trochę słabszy niż pierwszy. Marcin, nie jesteś chyba do końca zadowolony po swoich skokach dzisiejszych. No, na pewno nie jestem do końca zadowolony, choć punkty są, no cieszy na pewno, bo chciałem dziś na pewno przywalczyć o punkty, tylko chciałem lepszą pozycję, jak można powiedzieć. No nie udało się, no trudno, czekamy na jutro. Jutro myślę, że będzie lepiej. Marcin, jeszcze jedno pytanie. Czy spodziewałeś się, że dziś padnie rekord Kostniera Mamałysa? Na pewno spodziewałem się, bo to było przewidywalne. Kto wygra dziś konkurs? Ja myślę, że no, Hanawal, bo ma strasznie dużo przewagi, ale myślę, że Adam zajmie drugie miejsce, bo ma... Oby tak było, dziękuję bardzo. Tyle Marcin Bakleda. Proszę Państwa, Simon Aman za Marcinem Bakledą, a w tej chwili widzieliśmy niedawno jeszcze lidera Pucharu Świata, zanim wyprzedził go Jana Ahonen, Martina Helwarta, 117 metrów. On będzie oczywiście po trzech skokach drugiej kolejki. Pierwszy prowadzi Helwart o 6,4 punktu przed Marcinem Bakledą i o 11 punktów nad Simonem Amanem. Aman skoczył najkrócej, na razie 112 metrów, a najdłuższy skok oczywiście Austriaka, 117. Za chwilę powinniśmy zobaczyć Stefana Pipera, później Norwega Hansena, Niemca Hocke, Austriaka Kocha i Fina Artulappi, następnie jego bardziej utytułowanego w juniorskim środowisku Janę Haponena. Ale wiatr, widzimy, w tej chwili troszeczkę zaczyna robić problemy, ale to nie jest dzisiaj taki wiatr, który mógłby wpłynąć na ten konkurs, zagrozić tutaj zawodom, dlatego że po prostu pogoda zrobiła nam piękną niespodziankę i dołączyła do tych rzeczy, które składają się na właśnie to wielkie dzisiaj widowisko. W wielu konkursach i austriackich, i niemieckich dużo jest kibiców, którzy troszeczkę za bardzo są podchmieleni piwem, tak to nazwę. Dzisiaj to jest wielka, ogromna, przyjemna niespodzianka. Tak dolnie z młoda przyszła się bawić i bawić właśnie bez żadnego wspomagania. I teraz Stefan Piper. Drugi skok ma krótszy, podobnie jak Marcin Bakleda, metr krótszy od Polaka. No ale pierwszy miał dłuższy, 120,5 i będzie jednak minimalnie o 0,4 przed Marcinem Bakledą. Szkoda, bo to była ta szansa, żeby ewentualnie był ktoś za naszym zawodnikiem. Za moment zobaczymy Norwega Hansena, później Niemca Hocke. Ma 5,8 punktu przewagi Svena Hanawalda. To jest rzeczywiście bardzo dużo przy tej klasie, ale z kolei zaledwie punkt, czyli to jest pół metra różnicy w tej chwili, trochę więcej niż pół metra między Adamem Małyszem i Prymoszem Peterką. Peterka oddał tutaj świetny skok w pierwszej serii, najlepszy, no ale warto też przypomnieć, że w końcu tu wygrywał Zakopanem w przeszłości dwukrotnie, zatem zna, czuje tę skocznię. Myślę, że ta walka do końca będzie niezwykle pasjonująca między Adamem a Peterką. Tyle, że trzeba uważać jeszcze na będących za nimi, wcale nie z tak dużą stratą, Sigurda Petersena i Joriana Ligla. Teraz Hansen. Naszego stanowiska przechodzi Marcin Bakleda i wiele pozdrawiających okrzyków. Brawo Bakleda. Zatem widzę już wszystkich zawodników. Tym bardziej, że Marcin w zeszłym sezonie poza kadrą Apoloniusza Tainera teraz się dość zdecydowanie przebił na drugie miejsce. 115 metrów w drugiej serii Hansena i przegrywa z Helwartem. Helwartowi na pewno będzie zależało na każdym punkcie, bowiem on nie chciałby stracić pozycji wicelidera za Janem Ahonenem, a dzisiaj może być na pewno naciskany przez Adama Małysza. Skopem.
faktycznie walczyć o miejsca pierwszej dziesiątce. A dopóty jego pozycja w grupie A mimo wszystko będzie zagrożona. Chyba zbyt długo tego Hess nie będzie tolerował. Tym bardziej, że w zeszłym roku miał z nim problemy wychowawcze, ale teraz po skoku 116,5 ma tę samą notę jak Martin Helwart. Helwart, Hocke, obydwaj po 225,7, a teraz Martin Koch. W zeszłym roku zwłaszcza świetne starty Japonii, no ale tam nie było światowej czołówki. Dwa razy drugie miejsce za Witthelclem. I teraz widzą Państwo, z tego niższego rozbiegu będzie zdecydowanie ciężej. Powyżej 120 metrów skoczyć na razie Koch. Najdalej 118,5 metra. No i on będzie zdecydowanie pierwszy. O 5,2 punktu wyprzedza drugiego Martina Helwarta. Helwart 650 punktów, Adam Małysz 572. Dziś nie straci swojej pozycji wicelidera, tym bardziej, że jej Witthelc też nie skakał nadzwyczajnie. No ale niewątpliwie to jest kolejny konkurs, nie było go przecież w Libercu, gdzie nie zdobywa wielu punktów. Artur Lappi. Mają wielu niezwykle utalentowanych zawodników Finowie, ale nie wiem, czy mają taki brylant jak Morgenstern w ekipie austriackiej, jak Ligl. Ale z drugiej strony myślę, że talent zwłaszcza Eli Matti Lindström powinien się spokojnie rozwijać. On już w zeszłym sezonie zapłacił trochę frycowe za to przejście od juniora do seniora. Chociaż każdy chciałby tak startować. Przypominam, był trzeci Willingen po świetnych skokach. Niedługo znowu Willingen i zobaczymy, jak tam wypadnie. Lappi. Pierwszy, 23 metry, a zatem w końcu pokonał tę granicę Janek Hapone. Janek Hapone i Jakub Janda, a później będziemy mieli drugą dziesiątkę, którą otworzy Damian Fras. Aż do Andrasa Witthelcla i Georga Szpeta. No i ostatnia dziesiątka: Stensrud, Morgenstern, Lindström, Nagiller, Goldberger, Ligl. Tylu Austriaków, ale nie ma ich w pierwszej czwórce. Petersen, Małysz, Peterka, Harwald, przypominam, to prowadząca czwórka. Teraz Jakub Janda. Wyjścia z progu, bardzo dynamiczny, chociaż odległości nie było i na razie ten skok 123 metry, Artur Lappi będzie zdecydowanie najlepszy, 115 zaledwie i pół metra Jakub Janda, który skoczył metr dalej od Marcina Bachledela, oczywiście będzie wyżej, bo jego pierwszy skok był odleglejszy, 122,5 metra. Janda w tej chwili trzeci, przegrał z Lappim i Kochem. I dalej Damian Fras, 33, później Schmidt, Kraniec, Ljukelsen i Romoren. W tym sezonie Raz był już liderem po pierwszej serii, ale nie udało mu się tej pozycji obronić. Chociaż trzeba go chwalić naprawdę za dobry styl, za to, że potrafi pociągnąć skok do końca. Teraz 119 metrów, w niezłym stylu, ale nie wyprzedził Artu Lappiego. Za moment Martin Schmidt, który był w formie, dwa razy w Zakopanem,
najlepszy w 99, 2000 roku. Mieliśmy wtedy okazję podziwiać go rzeczywiście w wyśmienitej formie. Teraz cały czas zarzeka się, że zdąży do mistrzostw świata w predatce. Trudno mi powiedzieć, czy to jest możliwe. 125,5 metra. I oczywiście będzie najlepszy. To był najdłuższy skok w drugiej serii. Czyli z tego wynika, że pod 130 ci najlepsi się pewnie zbliżą. Jeżeli Fras, chociaż to 19, 123 Lappi, 125,5 Martin Schmidt. Zobaczymy za chwilę, jak skoczy Robert Kraniec, a później dwaj mocni Norwegowie, to się trzej, Jokkelsey, Rumoren i Pistol. Pięknie jest ten najazd do progu, ale zarazem dla wszystkich z Państwa, którzy kiedyś tam weszli, no widok nie jest zachęcający. Trochę to już budzi respekt od samego wchodzenia. 125 metrów Roberta Krańca. Noty 19, 1, 18,5, 19. Zatem wszystkie 19, 57 punktów dostanie za noty sędziowskie. I jest drugi. Przegrał 0,4 z Martinem Schmidtem. I trzej Norwegowie. Jokkelsey. No to nie był jego najlepszy skok, ale już mówiłem, w pierwszej kolejce niewątpliwie trochę jest obniżka formy, 124,5, pół metra dalej niż pierwszej serii. Przypomnę, drugi najdalej powyżej 125,5 metra Martin Schmidt i 125 Robert Kraniec. Oni są przed Norwegiem, który przegrał minimalnie o 1,3 ze Schmidtem i o pół metra, o 0,9 punktu z Krańcem. I za chwilę to lider Pucharu Świata Jan Ahonen. On będzie skakał niebawem, to jest ogromna niespodzianka po Norwegach. Teraz Jørn Einar Rumoren, przypominam, Bischofshofen, jego wielki konkurs i druga wygrana Norwegu w tym sezonie. Wielka radość Kojankowskiego. Pełni inaczej w tej chwili. Dojeżdżają do progu, skaczą. A tutaj ten odjazd był nieczysty, będą ujęte punkty po wylądowaniu po 18, 18,5. W większości. No i zobaczymy, czy Rumoren jest w stanie wyprzedzić 124 metry. No, chociażby swojego rodaka Jokkelseya. Nie. Jest czwarty. Schmidt, Kraniec, Jokkelsey i Rumoren. A na górze już Adam Małysz. A zatem, mimo że jest no, nie tak bardzo zimno, 7 stopni mrozu. Nie chciał zbyt długo być tam na górze. Już w tej chwili sobie spokojnie wejdzie. To też jedna z tych właśnie tradycyjnych metod. Nie do końca na górę, ale sobie pod górkę jeszcze trochę przejść. A teraz Lars Bister. Wczoraj skakał rewelacyjnie. Stać go na odległy skok i zobaczymy, czy mu się to uda. No, nie było to tak daleko, jak pewnie on sam chciałby, niezadowolony. 126,5 metra miał w pierwszej próbie. No i teraz bliżej o 4,5 metra, 122 metry. Zatem niespecjalnie awansuje piąty. Schmidt, Kraniec, dwaj Norwegowie i trzeci ich rodak. A teraz powinniśmy zobaczyć Janne Ahonena. Lider Pucharu Świata, tak odległy jeszcze nie był, przypomnę. Janne Ahonen nigdy poza pierwszą dziesiątką w tym sezonie. To może być pierwszy przypadek, jeżeli nie skoczy bardzo daleko,
a nie udało mu się daleko skoczyć i w związku z tym można już śmiało założyć, że Ahonen po raz pierwszy poza dziesiątką, jeżeli tu dwa razy straci punkty, a dwa razy dobrze będzie skakać Adam Małysz, to wtedy jest szansa na zniwelowanie tej sporej przewagi, aż 150 punktów Ahonena nad Adamem Małyszem. Teraz 116,5 metra tylko i dopiero siódmy. Za Schmidtem, Krańcem, Jokelsojem, Romorenem, Bystolem, Lappim, a przed Frasem, Kochem i Jandą to pierwsza dziesiątka. A tam... Już widzimy Petersena. Jest także i prowadzący Sven Hannawald. A przed Państwem Peter Zonta. Zonta chyba miał większy apetyt w tym sezonie, aniżeli te lokaty, jakie w tej chwili zajmuje 13, 122,5 metra i to niewątpliwie jest jego porażka. Nie utrzymał swojej pozycji, przegrał ze Schmidtem, Krańcem, Jokelsojem i za chwilę Andreas Wittfeld. Także dopiero 12, a przypomnę trzeci w klasyfikacji Pucharu Świata. Wittfeld ma tylko 8 punktów przewagi i dzisiaj może stracić trzecią pozycję na rzecz Adama Małysza. Wszystko będzie zależało od skoków obu zawodników. Wczoraj showman wieczorem, może trochę mu to nie wyszło na zdrowie, ale bawił się znakomicie. No i ten skok zdecydowanie lepszy Andreasa Wittfeldsla, pierwszy 126,5 i tutaj bardzo ładnie, czysto 125, noty po 19 i on w tej chwili powinien objąć prowadzenie. Zatem no, teraz w zależności od tego, jak pozostali zawodnicy będą skakać, ma szansę nie stracić aż tak dużo punktów. Przypominam, że otrzymał wczoraj specjalną nagrodę za najdłuższą liczbę metrów w ubiegłym sezonie przed Adamem Małyszem. Miał ich najwięcej. No i teraz Georg Szpet. Szpet zajmuje 11 miejsce. Trzeba przyznać, że skacze odważnie. Stara się w sytuacji, kiedy jego kilku renomowanych partnerów z reprezentacji, jak Urman, wyraźnie jest bez formy. 124,5 metra. Będzie drugi. Przegrał z Wittfeldslem zaledwie o pół punktu. A obydwa skoki warto zauważyć wysoko ocenione. W pierwszej serii 19, 3 noty, 2,19,5. A teraz też wysokie widzieliśmy. No i Henning Stensrud. A już powoli będziemy zbliżać się do tych najlepszych. Morgensteina, Lindströma, Nagilera, Goldbergera, Ligla, Petersena, a później trójka najlepszych. Małysz, Peterka, Hannawald. Chciał na pewno pokonać tę granicę czerwonej linii, ale mu się nie udało. 118,5, no to dawałoby mu dość wysoką pozycję. Tymczasem będzie dopiero dziewiąty. Zwłaszcza, że i noty niższe przy lądowaniu. Niedobry telemark, a później w związku z tym już trochę zachwiany odjazd. I jest Adam Małysz. Zawsze najważniejsze, jak dojechać i trafić z tym odbiciem. To było kiedyś wykonywane fenomenalnie. Wszyscy mówili, nie ma drugiego takiego jak Małysz. A teraz często mówi się o tym 16-latku, że to może być właśnie drugi Adam Małysz. Thomas Morgenstern. Odważnie, pięknie. I to chyba jest pierwszy skok w granicach 130 metrów. Pierwszy zresztą miał podobnie 128,5. No i widać, że można... Nie dość, że ma piękny styl, to jeszcze zdrowe kopnięcie w nogach. 131,5 metra.
No a jeśli chodzi o technikę wyjścia z progu, później to ułożenie w powietrzu, bajeczne, to naprawdę jest niespotykany talent. I jest pierwszy w tej chwili, wyprzedził Witthelcla, Szpeta, Schmidta, piąty kraniec. No i za chwilę zobaczymy Veli Matti Lindströma, później Nagiler, Goldi i Ligl, trzej Austriacy, Norweg, Petersen i Adam Małysz, Primož Peterka, Sven Hannawald, to ostatnia trójka. Veli Matti Lindström. Musiał wyskoczyć teraz on także bardzo daleko. Jest tam Nikunen. Jeżeli chciałby wygrać z Tomasem Morgensternem, także ta odległość musiałaby być powyżej 130 metrów. Nie wiem, czy go stać na to, ale blisko. Blisko, zatem wygląda, że te ostatnie skoki powinny być daleko, chociaż on nie wygląda na specjalnie zadowolonego. Nie było 130 metrów, co widzieliśmy, 127, ale dość blisko i w związku z tym powinien być drugi, wyprzedzi Andreasa Witthelcla. Za Morgensternem jest w tej chwili Finn Veli Matti Lindström, trzeci Witthelc, czwarty Szpet, piąty Schmidt. I proszę Państwa, coraz bliżej. Pojedynek najlepszych, na razie trójka Austriaków. Między sobą chyba walkę, ale także będą zagrażać tym, którzy są wyżej, czyli Adamowi Małyszowi, Primožowi Peterce, bo Svenowi Hannawaldowi już zagrozić raczej nie mogą. No i zobaczymy, Christian Nagiler nareszcie wysoko, a przypomnę, miał sukcesy juniorskie i bardzo dobry skok, po raz drugi. A zatem jak nie Morgenstern, to Nagiler, jak nie Nagiler, to Ligl. Mają tylu tych zdolnych chłopaków, że właściwie nawet jeżeli nie ma Hafele, Kaisera, Schneidera, Kofflera czy Kocha, który już w tym gronie jest nieco starszy, to pojawiają się następni. 131,5 metra Nagiler. To niespodzianka przed Tomasem Morgensternem po raz pierwszy w Pucharze Świata. No i mamy dwóch na razie 18-latków pierwszych, dwóch odważnych, którzy pokonali 131 metrów, 131,5 obydwaj. I za chwilę jest już Primož Peterka, ale jeszcze będzie Goldi Ligl Petersen. Goldi. Blisko granicy 130 metrów w pierwszym skoku. No teraz bliżej. Czyściutko, ładnie, tak jak on potrafi wykończyć. Zwycięzca Pucharu Świata z Zakopanego z 98 roku. Tym razem 5 metrów bliżej od pierwszej serii. 124,5, ale widać wysokie noty sędziów. Po 19,5 jest czwarty. Przegrał z dwoma młodzieńcami ze swojej ekipy. To jest różnica 12 lat między Goldim a Christianem Nagilerem i 14 między Goldim a Tomasem Morgensternem. Jeszcze trzeci przed nim jest Veli Matti Lindström, 20-latek niespełna z Finlandii. A teraz Florian Ligl, kolejny 18-latek. No ale na trzech pierwszych już są poważni, renomowani, sławni zawodnicy. Małysz Peterka na walc, teraz Ligl, on jest też blisko. Należy jak skoczy. No i dobry skok. Pierwszy miał 132,5. Ten także odległy. No teraz wyraźnie widać, jak nisko jest ten kombinezon. Proszę zwrócić uwagę także w biodrach. On jest odcinany w pasie. To jest niewątpliwie trochę inne noszenie. Ci młodzi potrafią się wspaniale ślizgać w powietrzu. I 133 metry Floriana Ligla. I pierwsze miejsce wyprzedził Nagilera, Morgenstern'a. No jak tak dalej pójdzie, będą blisko podium, ale czy będą na podium? Wszystko od czterech ostatnich skoków zależy. Sigurd Petersen. Na razie jeszcze cicho. Jeszcze wyczekiwanie na właśnie skok Adama Małysza. Myślę, że później będą dopingować i Peterkę, i Hannawalda kibice. Ta końcówka zapowiada nam się niezwykle eksplozywnie. Za moment
zobaczymy Sigurda Petersena. Zły wiatr w tej chwili. I to w górnej części, na progu, na buli, tak jakby nawet się odwracał jeszcze na dole. Zobaczymy. 133 metry miał w pierwszej serii, a więc daleko. Teraz przed granicą 130 metrów. Ligl, przypomnę, miał 133, a w pierwszej serii 132,5. Zatem Austriak na samych notach za odległość skoku zyska bardzo dużo. Ma 289, Petersen za krótko 129 i przegrał 6,8. Ta nota Ligla jest niepokojąco wysoka. Teraz kto wygra z tej trójki z młodym Austriakiem? Oczywiście chcielibyśmy, by teraz wygrał Adam Małysz. Adam Małysz już jest na górze. Sigurd Petersen, wszystkie flagi w powietrzu i te kilkadziesiąt tysięcy gardeł, a także wszystkich blisko stojących wielkiej krokwi przed dwoma wielkimi telebimami, żyje nadzieją, że to będzie ten skok. No, za chwilę zobaczymy. Czeka jeszcze Apoloniusz Steiner. Tam w tej chwili nie ma warunków do dobrego skakania. Tę ostatnią trójkę trzeba puścić w dobrych warunkach. Oni przed chwilą mieli wiatr, wykorzystali to. No i zobaczymy za moment. Jeszcze niewiele mamy czasu, ale tutaj wygląda na to, że nie ma dobrego wiatru i czekamy, aż się sytuacja poprawi. Apoloniusz Steiner i dwaj prezydenci, Aleksander Kwaśniewski, Stipe Mesić. A tu widzą Państwo piknik w całej krasie. No i za moment. Ale zwyciężył duch sportu. Nie ma co. Muszą skakać. Rusza Adam Małysz. Musi skoczyć daleko, powyżej 130 metrów, żeby wyjść przed Ligla. Czy jest w stanie? Daleko? No, w granicach 130 metrów. Może trochę przed. Zobaczymy. Ligl miał bardzo wysoką łączną notę 289. Adam Małysz po pierwszej kolejce miał 142. W tej chwili odległość 128,5 metra. Może trochę brakować niestety metrów. I tak przegrywa z Florianem Liglem. Ligl miał dwa bardzo odległe skoki. Pierwszy 132,5, drugi 133. W pierwszym Adam Małysz pobił go głównie notami, a w drugiej kolejce Ligl skoczył zdecydowanie dalej. Wygrał zresztą tylko o 0,9 punktu, a zatem o pół metra z Sigurdem Petersenem. Jest drugi, czy będzie na podium? Teraz wszystko zależy od dwóch zawodników. Primož Peterka i Sven Hannawald. Primož Peterka. No i bardzo ładne zachowanie. Są flagi. Myślę, że będzie doping. W końcu to do końca musi być tak pięknie, jak się zaczęło. Peterka w powietrzu i krótko, bardzo krótko. No, ma powód do tego, żeby czuć się za przegranego. 126 metrów, zatem on będzie za Adamem Małyszem. Małysz będzie na podium na pewno. Małysz będzie na podium na pewno. Ligl na razie prowadzi. Peterka jest dopiero piąty. Przegrał jeszcze z Petersenem, Nagilerem. Małysz będzie w takim razie na podium. Czy będzie trzeci? Trudno powiedzieć. Primož niepocieszony, miał wielką szansę, żeby dzisiaj znowu stanąć na podium, ale on właściwie do tej pory tak skakał, że albo był pierwszy, był dwa razy, albo był poza podium, więc można powiedzieć, że nie lubi innych miejsc. Oczywiście jest żartem. No a za chwilę ostatni skok Sven Hannawald. No jemu wystarczy skoczyć 130 metrów i będzie zwycięzcą. Będzie zwycięzcą w tym roku. Sven Hannawald wygrywał już dwukrotnie zawody o Puchar Świata. Przed turniejem czterech skoczni w Engelbergu drugi konkurs i w Oberstdorfie pierwszy, który miał znowu dać mu ewentualną wygraną. Skończyło się, jak wiemy, na drugim miejscu za Jana Honenem. Trzecie miejsce zajął
Trzecie miejsce zajął tutaj dyskusja między dwoma wpływowymi postaciami z Austrii, pomiędzy Walterem Hoferem i menedżerem naszego zawodnika. Nowy wiatr, teraz czekamy, żeby Hanawalt miał optymalne warunki. Musi mieć. W tej sytuacji, która miała miejsce, Hanawalt musi mieć bardzo dobre warunki do skakania. Trochę Hess jest niezadowolony z przeciągania, ale myślę, że tu naprawdę trzeba poczekać. Hanawalt dzisiaj swoją postawą zasłużył na to, żeby dać mu szansę w tych zawodach skoczyć daleko. 140 metrów, rekord. I teraz, czy pokona Florian Ligl łącznie w tych metrach aż 265,5 metra skoczył, czyli musi skoczyć powyżej 100, teoretycznie powinien skoczyć właśnie powyżej 125, ale jeżeli przypomnę, że Hanawalt otrzymał niskie noty i stracił koło 6 punktów za styl w tym pierwszym swoim rekordowym skoku, a Ligl miał w obu przypadkach bardzo dobre noty, no to ten skok musi być powyżej 130 metrów. Zatem wcale to nie wygląda tak różowo. Jest Adam Małysz, a zatem czekając na skok Svena Hanawalda, Maciej Kurzajewski i Adam Małysz. Rzeczywiście czekamy na skok Svena Hanawalda, wraz ze mną Adam Małysz. Adamie, jesteś na podium, to już wiemy i to jest wielki twój sukces. No wielki mój sukces i tutaj mój apel na pewno do kibiców, żeby po prostu nie robili więcej czegoś takiego, bo to w tym momencie mi przeszkodziło, bo mogłem naprawdę skoczyć dużo, dużo dalej. Myślę, że byłem dobrze nastawiony, no wiaterek był również bardzo dobry i wtedy poszła petarda i delegat przerwał, nie puścił, musiałem czekać, wyczekiwać w tym, później trzeba było skakać w zupełnej ciszy. Adamie, byłeś bardzo skupiony tam czekając, widzieliśmy ciebie siedzącego z zamkniętymi oczami, o czym myślałeś wtedy? O czym myślałem? Żeby oddać dobry skok. Adamie, zobaczmy wspólnie skok Svena Hanawalda. No i teraz zdecydowany ruch Hessa. No i patrzmy, gdzie wyląduje Sven Hanawalt. Musi być to bardzo daleki skok. Stać go, bo dzisiaj był i jest najlepszy. Zdecydowanie nie ma wątpliwości. Sven Hanawalt był dzisiaj najlepszym zawodnikiem tego konkursu. Na drugim miejscu Florian Ligl, a więc już po raz drugi 18-latek z Austrii jest na podium, a na trzecim miejscu Adam Małysz. Adam Małysz, który w tym sezonie także zalicza czwarte podium. Trzecia wygrana w Pucharze Świata Svena Hanawalda. Bezpieczny skok, 134 metry i znowu noty nie były najwyższe, ale wygrana wyraźna, 286,2 i o 5,3 punktu jest przed Florianem Liglem. Na trzecim miejscu Adam Małysz, na czwartym Petersen, piąty Nagiller, szósty Peterka, siódmy Morgenstern, ale wróćmy może do rozmowy z Adamem Małyszem. Maciej. Adam Małysz przed momentem bił tutaj brawo Svenowi Hanawaldowi, bowiem Sven rzeczywiście jest w doskonałej formie. W doskonałej formie, skoczył naprawdę bardzo dobry skok. Nie miał również takich rewelacyjnych warunków, jak mieli ci poprzednicy przed nami. Przede mną głównie naprawdę były super warunki. Teraz te warunki już były dużo gorsze. Naprawdę skoczył super skok. Adamie, te oklaski na twoją cześć. Trzecie miejsce podczas pierwszego konkursu w Zakopanem. W historycznym dniu, po raz pierwszy przy sztucznym oświetleniu. Co teraz czujesz? No jestem naprawdę bardzo zadowolony, naprawdę jest to wielki sukces dla mnie odnieść tutaj trzecie miejsce. Na pewno, że oczekiwania były o pierwsze miejsce, ale myślę, że w tej mojej obecnej formie naprawdę było to coś wielkiego. Widzimy teraz klasyfikację tego konkursu. Pierwszy Sven Hanawalt, dalej Florian Ligl, Adam Małysz na trzecim miejscu w 15. konkursie Pucharu Świata w tym sezonie. Zobaczmy dalej te wyniki, to są kolejni zawodnicy, kolejna szóstka. Włodzimierz Czaranowicz. Proszę Państwa, jedno jest pewne, że to także spowoduje przesunięcie Adama Małysza na wyższe miejsce, trzecie, wyprzedzi Andrasa Witchelca w klasyfikacji Pucharu Świata. Tym bardziej, że jutro spodziewamy się nadal dobrych skoków
Mówiłem o tym treningu wtorkowym. Po raz pierwszy od dłuższego czasu Adam oddał 6 równych skoków i dzisiaj w konkursie również 2 bardzo dobre skoki, co świadczy o tym, że tu w Zakopanem już ta stabilizacja formy na pewno jest lepsza. Maciej, może to jest temat, ten powrót właśnie do formy. Wróćmy może do rozmowy jeszcze z Adamem Małyszem. Wracamy zatem do rozmowy z Adamem Małyszem. Adamie, później jeszcze Renowicz powiedział o tym, że być może jest to przełom. Być może to jest powrót do formy, do wielkiej formy w twoim wydaniu. Rzeczywiście możemy tak myśleć? Mam taką nadzieję i cieszę się, że zawsze w Polsce potrafię się zmobilizować i widzę, przynoszę mi szczęście. Jutro, Adamie, drugi konkurs z Zakopanem. Wiemy po tym, co wydarzyło się tutaj dzisiaj, że jesteś w bardzo dobrej formie. W dobrej formie jest również Sven Hanawalt. No i Austriacy skoczkowi nie będzie łatwo wygrać. No na pewno są w wyśmienitej formie. Troszkę tutaj odgrywały warunki, na pewno również wiatr, który... Adamie, teraz możemy to obserwować. Trzecie miejsce po 15 konkursach klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Nie, to jest klasyfikacja jeszcze konkursów Zakopanem. Nie, to jest ogólnie. To jest klasyfikacja generalna. Tak jest, wszystko ustalone. Trzecie miejsce, zatem choćby z tego względu doskonale ułożyło się to dla ciebie. Bardzo dobrze, cieszę się z tego, że naprawdę nasza publiczność jest tak wspaniała i nie tylko nam tak dopingowała, ale również Niemcom, również Svenowi Hanawaltowi. Trzeba docenić tego, który naprawdę jest w wyśmienitej formie, który teraz tak dobrze skacze. Adamie, tak naprawdę jesteśmy w połowie sezonu, zatem nie wszystko jeszcze stracone, wszystko przed nami. Ja nie mówię, że jest to stracone, jest bardzo dużo jeszcze konkursów, trzeba walczyć, na pewno trzeba być spokojnym. Proszę Państwa, tyle Adam Małysz, trzeci skoczek pierwszego konkursu w Zakopanem. Pozostańcie Państwo z nami, powrócimy po krótkiej przerwie. Panie trenerze, mimo trzeciego miejsca Adama Małysza, no nie jest pan zadowolony, to widać. Wspólnie chyba z panem wszyscy przeżywaliśmy ten moment niepewności przed drugim skokiem Adama Małysza. Co tam się stało? Czy jest pan w stanie powiedzieć, dlaczego ten skok został opóźniony? No więc przede wszystkim muszę powiedzieć, że pierwszy raz jestem zadowolony z Adama w pełni, dlatego że w obydwu skokach oddał dwa perfekcyjne skoki. I te skoki dały mu trzecie miejsce. Natomiast to zamieszanie, które powstało przed startem Adama, do końca nie rozumiem. To sobie wyjaśnimy dopiero, ale to zamieszanie spowodowało, że w tym czasie warunki się tutaj odwróciły i Adam miał niekorzystne warunki przy tym drugim skoku. I tylko dlatego, że skoczył go perfekcyjnie, wystarczyło te 128,5 metra do zajęcia trzeciego miejsca. Nie wiem, co się stało. W każdym razie to był powód tego, że no, to drugie miejsce, które było Adama, uciekło nam. Drugie miejsce byłoby Adama, gdyby nie te warunki być może. Natomiast no, mimo wszystko nie był chyba dzisiaj w stanie pana najlepszy zawodnik pokonać Svena Hanawalta. Nie, Sven Hanawalt tutaj bezapelacyjnie dzisiaj wygrał, pokazał, że na tej skoczni, w tych konkretnych warunkach był najlepszy, ale muszę powiedzieć, że Adam Małysz być może od dzisiaj zacznie skakać równo, jeżeli tak będzie, to dobrze rokuje przed jutrzejszym konkursem. I tego wszyscy sobie życzymy. Panie trenerze, dziękuję jeszcze raz, gratuluję. Oddajemy głos Włodzimierzowi Szaronowiczowi. Proszę Państwa, ciekawa zaczyna się robić ta klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Jana Honen dzisiaj stracił punkty, Helwart stracił punkty, Wittfeld stracił miejsce, Adam Małysz jest trzeci, ale Sven Hanawalt, który miał 51 punktów straty zaledwie do Adama Małysza, dzisiaj zyskał 40 i w tej chwili jest tylko 11 punktów. Jutro, no optymalny scenariusz to oczywiście zamiana ról zdecydowana ze Svenem Hanawaltem, tylko czy dziś po tym, co pokazał, ktoś wierzy, że można pokonać Svena Hanawalta w Zakopanem. Zobaczymy, proszę Państwa. W każdym razie ta rywalizacja w Pucharze Świata robi się coraz ciekawsza, bowiem
to na pewno już nie jest tylko sprawa, że Janne Ahonen będzie uciekał, że dwaj Austriacy za nim, że bardzo blisko Adam Małysz, włączył się zdecydowanie do gry Sven Hannawald, ciągle blisko są Peterka i Sigurd Petersen. Zatem, jak słusznie zauważyliście panowie, jest jeszcze połowa sezonu i tu ogromnie dużo zmian jest możliwych, dlatego że dziś Sven Hannawald pokazał fenomenalną formę. Rekord wielkiej krokwi w pierwszym skoku 140 metrów, w drugim skoku przy niekorzystnych warunkach 134 metry był poza zasięgiem rywali. Ale ze Svenem, jak wiemy, w sezonie jest tak, skacze bardzo dobrze, później załamanie formy, no oni będą musieli trochę zejść z formą, Niemcy na pewno jeszcze przed Mistrzostwami Świata, zobaczymy teraz, jak wypadną następne konkursy w Japonii. Jeszcze raz powtórzę, jutro kolejna odsłona zakopiańskiego pięknego pikniku, miejmy nadzieję, że Adam Małysz utrzyma tę wysoką temperaturę sportowych wrażeń, jaką dzisiaj nam dostarczył. Gratulacje od pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego dla wszystkich zawodników. No i przede wszystkim miejsce na podium Adama Małysza to był ten cel, który sobie zakładał. Rozumiem trochę rozgoryczenie Apoloniusza Tainera. Drugie miejsce byłoby niewątpliwie lepsze. Tu gratulacje również od prezydenta Chorwacji, pana Stipe Mesicia, od prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, pana Pawła Włodarczyka. No i jutro rewanż. Jaki? Zobaczymy. Dziś zdecydowanie Hannawald najlepszy. Ligl, drugi, Małysz, trzeci, później przypomnę Petersen, sensacja Nagiller, piąty, Peterka, szósty. Gratulacje dla Svena Hannawalda. Myślę, że jest mu przyjemnie. To, co się stało po jego zwycięstwie, te gromkie okrzyki Hani pokazują, jak dalece ta widownia w ciągu roku od ubiegłorocznych ekscesów potrafiła się zmienić i stała się w pełni sportowa, znakomita, taka, jaką byśmy chcieli zawsze pokazywać. No racy racami, były tu jakieś drobne może wyjątki, ale proszę państwa, naprawdę widziałem już wiele wielkich zawodów światowych. To, co dzisiaj się tu działo, to jest godne pochwały. Jeszcze raz na podium trójka. Przypomnę, Hannawald, Ligl, Małysz. Gratulacje od obu prezydentów. I ponownie przenosimy się do Macieja Kurzajewskiego. Proszę państwa, kończy się pierwszy konkurs. Za nami dekoracja. Fantastycznie to się wszystko ułożyło. Trzecie miejsce Adama Małysza. Adam Małysz na podium podczas pierwszego dnia w Zakopanem. Jutro kolejny konkurs. Proszę państwa, zobaczmy raz jeszcze, bo to będzie wielka przyjemność. Dwa skoki z pierwszej serii tego konkursu rozgrywanego przy sztucznym oświetleniu. Najpierw Sven Hannawald, który dziś pokazał, że jest w doskonałej formie. Tym skokiem pobił rekord skoczni. Do Svena. Lot bez zarzutu, daleki lot, lądowanie na dwie nogi. Oczywiście sędziowie musieli odjąć po 2-2,5 punkta minimum za takie lądowanie, oceny niskie. Stąd między innymi ta różnica między skokiem Adama a punktowa była mniejsza niż Svena Hannawalda. Adam dostał bardzo wysokie oceny za skok na odległość 134 metry. Dostał oceny po 19-19,5, a Sven przy tym fantastycznym, długim skoku mógł uzyskać maksymalnie po 17-17,5 punkta. Powiedzmy raz jeszcze, Marku, wraz ze mną Marek Siderek, że znakomicie zachowywali się polscy kibice podczas skoku Svena Hannawalda, kiedy zobaczyli, że to jest rekord skoczni. To były wielkie brawa, wielkie owacje, no i oczywiście wielkie owacje były przy okazji występu. I teraz mamy skok Adama Małysza. Bardzo dynamiczne wyjście z progu i walczył Adam do końca. I proszę zobaczyć fantastyczne lądowanie w wypadzie i oceny po 19-19,5 punktów. I to dało tą niewielką różnicę i dzisiejsze między innymi trzecie miejsce. Tym skokiem zapracował na to trzecie miejsce. Proszę państwa, piękne późne popołudnie i wieczór przeżyliśmy dzisiaj tutaj w Zakopanem. Liczymy na wiele. Jutro drugi konkurs. Oglądajcie państwo jedynkę i oglądajcie państwo Adama Małysza i zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś to wszystko. Moim państwa gościem był dzisiaj Marek Siderek. Dziękuję Marku. Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszamy na jutrzejszy konkurs skoku. Do zobaczenia jutro w Zakopanem. Jutro.